Szkoła zazwyczaj wpływa na aktywność dzieci, ale nie zawsze. Publiczne gimnazjum gminy Sieradz imienia Jana Pawła II zachęciło do działania rodziców. Po raz drugi w tym roku i myślimy, że na stałe w program naszej szkoły wpisze się ten piknik. Piknik właściwie ekologiczny, ale tak naprawdę i rodzinny, bo zorganizowany przez Radę Rodziców z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Rodzice przygotowali więc piknik. Impreza to jednak coś więcej niż tylko zabawa. Jest okazją, by pokazać, co dzieje się w szkole. Mnóstwo sponsorów pozyskali rodzice. Uczniowie gratisowo będą mogli jeździć gokardami. Też przejażdżki konne są gratisowe. Lody, słodycze, inne rzeczy też dla dzieci. A poza tym występy artystyczne. A oprócz tego liczne wystawy z projektów, które w tym roku realizowaliśmy. Młodzież realizowała m.in. projekt Co w trawie piszczy. Były wystawy prac plastycznych i zdjęć przygotowanych na konkurs fotograficzny Woda w obiektywie. Były oczywiście nagrody dla ich autorów. Jest Natalia. Młodzież zaprezentowała również urządzenia napędzane energią słoneczną i pokaz mody ekologicznej. Pewnie nawet do głowy Wam nie przyszło, że niektórych z tych rzeczy można wykorzystać do uszycia ciekawych ubiorów. Właśnie dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować najnowszy krzyk mody. Oto moja ostatnia kolekcja, w której wykorzystane zostały materiały odpadowe. Stroje są więc mało kosztowne, łatwe w wykonaniu, praktyczne i oryginalne. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Strój codzienny. Na co dzień polecamy jakże prosty strój z materiału, którego nie brak w naszych domach. Kolorowych reklamówek. Szare ubranie wykonane z lnianego worka, w którym w okresie zimowym przechowywane były ziemniaki sportowe, a teraz stroje sportowe. W upalne dni polecamy lekki, biały komplecik ze starej koronki. Na głowie oczywiście opaska w tym samym kolorze. Elegancji dodaje wisiorek ze zużytego ping-ponga. W chłodniejsze dni zakładamy oczywiście dres, ale jakże inny od tradycyjnego. Jego ozdobą są kolorowe rolki po papierze toaletowym, dodające odrobinę ekstrawagancji. Na głowie czapka z daszkiem chroniąca przed promieniami słonecznymi. Uczniowie przygotowali też happening, by zachęcić do dbania o środowisko naturalne. Za oddane zużyte baterie można było dostać piękne zielone rośliny do ogrodu. Było oczywiście jedzenie wytwarzane tradycyjnymi metodami. Nikt nie oparł się swojskim ogórkom czy wiejskiemu chlebowi ze smalcem. Mamy upiekły przepyszne ciasta. Oczywiście trzeba też dbać o zdrowie, było więc stoisko medyczne. Nie zabrakło też innych atrakcji. Na scenie wystąpili młodzi utalentowani artyści. Niektórzy jeszcze uczą się w gimnazjum, inni jak Magda Wasylik już tę szkołę ukończyli, ale z chęcią do niej wracają. A to dlatego, że piknik ekologiczny w publicznym gimnazjum gminy Sieradz to impreza dla wszystkich. Spróbuj zatrzymać czas, przypomnieć sobie jeszcze raz. Jej oczy pełne łez w ostatnią noc rozpaloną dniem. Miłość upokarza cię jak hazard swoją grę. Uczysz się każdego dnia rozumieć ją. Właściwie to impreza jest dla naszych uczniów, ale oczywiście bardzo chętnie witamy też gości spoza naszej szkoły, przyszłych naszych uczniów. Dla naszych uczniów, no bo z okazji Dnia Dziecka, prawda? A poza tym, no uczniowie też mogą się tutaj pochwalić swoimi talentami, które tak naprawdę na co dzień nie są możliwe do ujawnienia, bo są i artyści, pięknie śpiewające dziewczynki, ci, którzy ładnie malują, ci, którzy mają talenty sportowe, no i jeszcze słynny też mecz rodzice i nauczyciele kontra uczniowie. Młodzi ludzie pokazali też, że są wrażliwi na los istot słabszych i bezbronnych. Pokazali poruszającą wystawę o porzuconych zwierzętach. Szkoła rozpoczęła w tym roku współpracę ze stowarzyszeniem Psiaki, Kociaki i My. Na pikniku naprawdę nie brakowało atrakcji. Były przejażdżki konne i tor gokartowy. Rodzice zafundowali swoim pociechom przejażdżki na motocyklach sieradzkiej grupy motocyklowej Skazani na Bluesa. Mecz siatkówki dzieci kontra rodzice i nauczyciele oczywiście budził mnóstwo emocji. Młodzi siatkarze od początku uważali, że mają przewagę. Są przecież mistrzami powiatu sieradzkiego. Było naprawdę ciężko, obie drużyny dawały z siebie wszystko. Ale tym razem wygrali rodzice.
Najważniejsza jednak była wspólna zabawa.